Uwaga kierowcy, kto w najbliższym czasie chce przejechać z Podgórza do Nowej Huty albo z powrotem, musi się liczyć z utrudnieniami na ulicy Nowochódzkiej. Dokładnie chodzi o odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z Saską i Stoczniowców, a remontowanym mostem nowochódzkim. Od nocy z 2 na 3 sierpnia, czyli z niedzieli na poniedziałek, cały ruch będzie przerzucony na jezdnię normalnie prowadzącą od mostu do Stoczniowców. Stanie się ona dwukierunkowa. Na jezdni od Saskiej do mostu drogowcy będą frezować asfalt i kłaść nowy. Wcześniej wymienili krawężniki i wyremontowali chodnik. Kiedy uporają się z tą południową jezdnią, to samo czeka jezdnię północną. Remont nakładkowy w tym miejscu jest prowadzony w cieniu remontu mostu nowochódzkiego po to, żeby zminimalizować w czasie utrudnienia dla kierowców. Występują na dłuższym odcinku, ale za to w jednym czasie. Remont nakładkowy na Nowochódzkiej będzie kosztował miasto 3,6 miliona złotych.